Najpierw kilka takich normalnych pytań. Kiedy się urodziłeś, data urodzenia? 4 listopada 87. Jak ty jesteś młody. 23 lat. A gdzie się urodziłeś? W Radomiu. Jak długo jesteś w Stanach? Ogólnie 4 lata. Co spowodowało, że przyjechałeś do Stanów Zjednoczonych? Podpisałem kontrakt w Polsce z grupą International Bison Corporation, której współwłaścicielem był Jacek Galara tutaj. I tam, wiesz, stworzyła się grupa w Polsce, która wiesz, miała za zadanie boksy, prowadzenie, wiesz, walk i robienie gal w Polsce, jak i w Ameryce, nie? Pierwszą galę mieliśmy w Ostrołęce, to był mój debiut, a później przyjechaliśmy tutaj i pierwszą galę była w Odeon Villa Park. No i wiesz, po podpisaniu kontraktu przyjechałem tutaj na tą galę, którą właśnie organizowali tutaj ci ludzie. Wygrałem tutaj walkę i po walce oni wiesz, się rozdzielili, ta grupa się rozpadła, no ale ten właśnie ten Jacek Galara, wiesz, który był, wiesz, wcześniej moim menadżerem, spytał się, czy nie chciałbym zostać, on by mi tu pomógł, bym boksował, pomógł mi w promocji, wiesz, w treningach i tak dalej. No i się zgodziłem, nie? I tak zostałem. Czyli Stany Zjednoczone, czy ty kiedykolwiek myślałeś o emigracji do Stanów Zjednoczonych, czy to po prostu się nie, tak wiesz, tak ja w Polsce boksowałem amatorsko, miałem 120 walk amatorskich w Polsce, wiesz, mistrzostwo Polski, wiesz, na kadrze Polski byłem, cały czas gdzieś, wiesz, na obozy się jeździło, na turnieje, także wiesz, ja tam, wiesz, w Polsce nie narzekałem, wiesz. Po prostu przydarzyła się okazja przyjechać tutaj, wiesz, za wielką wodę, zabuksować, pokazać się, wiesz, na rynku amerykańskim. A później właśnie natrafiła się ta druga okazja, żeby tutaj zostać w ogóle na stałe, trenować tutaj, boksować, a jak wiesz, Stany Zjednoczone są mekką, wiesz, boksu. Także postanowiłem, że zostanę i wiesz, spróbuję tutaj swoich sił, nie? Okay, czyli na przykład to nie było tak, że twoje marzenie było przylecieć do Stanów Zjednoczonych i mieszkać? Nie, tak to się po prostu wiesz, stało się z przypadku, no i później z mojego wyboru też, nie, ale ogólnie stało się to, wiesz, z przypadku, nie? Jesteś 4 lata w Stanach, tak? I, tak. I jak ci się podoba w Stanach? Jak ci się podoba w Chicago? Nie, wiesz, w Chicago byłem w paru miejscach w ogóle w Stanach Zjednoczonych, wiesz, i na Saucie, i wiesz, i wiesz, w paru miejscach, także wiesz, Chicago mi się podoba chyba najbardziej z tych wszystkich miast. Byłem w Nowym Jorku, także nie chciałbym chyba tam mieszkać, bo jest straszny styl, wiesz. I nie podoba mi się Nowy Jork. Także wiesz, Chicago mi się podoba, dobrze mi się tu żyje. Wiesz, mam z moim partnerem Bogdanem, wiesz, z moim przyjacielem, wiesz, otworzyliśmy tutaj sobie gym. Mam tu rodzinę, ponieważ i ojciec, i matka jest, brat, teraz otwieramy restaurację, także wiesz, jakoś szybko zdążyłem się tutaj zaaklimatyzować, nie? Ty widzisz, jak burza tutaj w amerykańskim społeczeństwie, bo już otworzyłeś ten gym, taki training center, prawda? Tak. Teraz restauracja, gdzie ta restauracja będzie? Campbell & Lawrence, wiesz? No i to będzie, jakiego typu będzie to restauracja? To będzie typu restauracja pierogarnia głównie, wiesz? Okay. Głównie pierogarnia, wiesz, będą różne rodzaje pierogów, na przykład nie wiem, 20 rodzajów pierogów, ale będzie także polskie jedzenie, nie? Wiesz, polskie jakieś, wiesz, jedzenie, nie? Na zasadzie restauracji czy bufetu? Jak to... Restauracji. Okay. Dobrze, powiedz mi teraz, jak zaczęła się twoja przygoda z boksem? W ogóle, tak? W ogóle. Od młodych lat już chyba miałem 11 albo 12 lat, kiedy zacząłem, wiesz, zajmować się boksem, a tak naprawdę zaczęło się od tego, że zacząłem, wiesz, oglądać walki Andrzeja Gołoty, nie? A jako tam mały chłopak zawsze, wiesz, zawsze włączałem w nocy telewizor i oglądałem i tak jakoś, wiesz, spodobało mi się to. Dodatkowo, wiesz, jakoś lubiłem się zawsze bić. A to w szkole miałem zawsze jakieś bójki, a to miałem właśnie, mam starszego brata, który jest teraz menadżerem, to on, wiesz, on tak samo zawsze, wiesz. Jak twój brat zawsze, nie? Marek. Zawsze się, wiesz, ze mną tam bił, ale że był większy wcześniej, wiesz, i miał więcej siły, był starszy. Także, wiesz, te walki nie były równe, ale zawsze chciałem się bić, nie? No i później przeprowadziłem się z Białobrzegu, bo tam w ogóle mieszkałem, pod Warszawą, w Białobrzegach. Przeprowadziłem się do Warszawy. No i właśnie chciałem coś, wiesz, chciałem coś z sobą zrobić, albo właśnie chciałem grać w piłkę nożem, albo właśnie chciałem iść na boks. I jakoś poszedłem na salę bokserską, wiesz, spróbować. Zacząłem trenować, ale po dwóch tygodniach z moim stawem zakwasy, wiesz, no nie chciało mi się chodzić, nie? No ale mój brat mnie przycisnął i mówi, wiesz,
woził mnie na treningi specjalnie, mówił, że muszę trenować. No i tak naprawdę, wiesz, on też mi w tym pomógł, bo wiesz, bo trochę mnie przycisnął do tego, żebym zaczął trenować boks. Chciałem trenował, a później, wiesz, później już sam to polubiłem, sam to załapałem. Zobaczyłem, że wiesz, że wcale nie jest to takie, wiesz, męczące, wiesz, po którymś tam treningu, że wiesz, że przydaje mi się jednak, wiesz, w życiu, nie? A gdyby przyszło do takiego wyboru, że musisz reprezentować jeden kraj, to byś reprezentował Polskę, czy byś reprezentował Stany Zjednoczone? Polskę. Nie tęsknię za Polską? Tęsknię, wiesz, nie tęsknię właśnie, nie tęsknię tam, wiesz, bo całą rodzinę najbliższą praktycznie mam tutaj, wiesz, mamę, tatę, brata, poznałem tu dziewczynę praktycznie od początku, bo jak jestem tu 4 lata, praktycznie cały czas jestem z nią, bo jak tu przyjechałem, to ją poznałem. Także wiesz, tęsknię po prostu za, wiesz, za takim polskim powietrzem, nie? Za polskim klimatem, za Polską ogólnie, nie? Na pewno wiesz, w te wakacje może pojadę, wiesz, odwiedzić Polskę, może bym stoczył jakąś walkę tam, a no zobaczymy, bo miałem parę propozycji, żeby właśnie jechać do Polski, wiesz, na jakąś galę z któryś promotorów i tam po prostu, wiesz, stoczyć walkę po prostu, nie? Jak często latasz do Polski? A nie byłem już 3 lata, wiesz, cały czas siedzę tutaj, nie mam takiej okazji, nie mam za bardzo tam, wiesz, do kogo latać, bo no, ojciec, matka, najbliższa rodzina jest tu, tam, wiesz, wujek i tak dalej są tam, ale to oni do nas czasami przylatują, wiesz, także nie miałem okazji tak naprawdę lecieć do Polski, bo tu co chwilę walka, co chwilę trzeba coś robić, no i się na razie siedzi, ale myślę, że w te wakacje już się wybiorę. Wróćmy jeszcze do tej restauracji, kiedy planujecie otworzyć tą restaurację? Co na tygodnie, wiesz, okay. Już jest końcówka. Okej. Okay. Dobrze, to teraz jak przygotowujesz się do najbliższej walki? Tak. 28 stycznia, piątek. Jak się przygotowuję? Co 2 treningi dziennie. Rano trenuję w Usama Kolony w gymie. To jest Chicago Boxing Gym na halce T35 koło stadionu Saksów. Tam trenuję codziennie rano, później wiesz, odpoczywam, zjem obiad, odpocznę i mam drugi trening u mnie w klubie w Hyper Fight Club. Także tu robię drugi trening, później jeszcze 3 razy w tygodniu prowadzę zajęcia grupowe, wiesz, uczęć boksu chłopaków tutaj polonijnych. No i tak wiesz, i tak dzień za dniem leci na treningach, nie? Także wiesz, forma jest dobra, a przygotowania, wiesz, pełną parą szły już od 6-7 tygodni, także jestem w treningu. Dzisiaj miałem ostatni sparring 10-rundowy, także wiesz, czuję się dobrze, nie? I wiesz, na walkę, wiesz, zawsze próbuję się przygotowywać jak najlepiej, wiesz, włożyć pracy, bo czym więcej, wiesz, będziesz trenował na treningu, tym mniej, wiesz, będzie kłopotów w ringu, nie? W walce. Jakim przeciwnikiem jest twoim najbliższym przeciwnikiem jest Diaz? Jakim on jest przeciwnikiem? Nie będzie Diaz. Nie, jak to będzie? Bo my jesteśmy we dwóch na plakacie, tylko wiesz? O, okej. No i to tak wygląda, jakbyśmy, wiesz, no walczyli za sobą, wiesz? Tak, teraz dużo ludzi też mnie pyta o to, wiesz? Okej. Okay. To z kim będziesz. Adam Jaco, wiesz? Adam normalnie. Jaco. Jaco. O, Jaco. Okay. No i jakim jest. Kto to w ogóle jest i jakim on jest? Pochodzi z Florydy, białoskóry zawodnik, ma 13 walk, z czego 9 wygrał, 3 przegrał, 1 zremisował. Co mogę więcej o nim powiedzieć? Widziałem chyba tylko jedną walkę jego na YouTube jest, albo na jakimś innym takim, wiesz, portalu. Jest jedna jego walka i to chyba tylko jedna czy dwie rundy, także wiesz, z tego rekordu to mogę powiedzieć, ostatnie walki wygrał, ostatnich 5 walk, także widać, że jest w formie, bo wcześniej boksował, później miał przerwę, teraz znowu wrócił do boksowania, a ma też, z tego co się dowiedziałem właśnie z internetu, ma też swój gym, tylko na Florydzie, także jest trenerem, ma 33 lata, także doświadczony zawodnik. No i zobaczymy, nie? Ja jestem przygotowany, wiesz. A boisz się? Nie, wiesz, tu nie ma strachu, jest trochę adrenaliny przed walką, ale wiesz, ja jestem już, wiesz, na tyle doświadczonym zawodnikiem,
wiesz, stoczyłem tych trochę i amatorskich walk i prawie 20, wiesz, zawodowych walk, także wiadomo, przed każdym pojedynkiem jest jakiś dreszczyk emocji, wiesz, są jakieś nerwy, ale kiedy, wiesz, zabrzmi gong pierwszej rundy, kiedy już się wychodzi do ringu i, wiesz, słyszy się swoją muzykę i, wiesz, i wszystkich ludzi, to po prostu odchodzi, nie? Okay. Nie myślisz o tym. Na co kładziesz nacisk w przygotowaniach do tej walki? Co jest dla ciebie w tej chwili najważniejsze? Teraz najważniejsze, tak powiem, były sparingi, nie? Bo do wcześniejszej walki przygotowałem się, zmieniałem wagę na wyższą, bo wcześniej boksowałem w mniejszych wagach, w 154 funty, w 160 funtów, 164 funty, także miałem dobry wzrost, dobry zasięg ramion, ale niestety byłem troszeczkę za chudy do tych mniejszych zawodników. Także troszeczkę przytyłem, teraz chodzę w wadze półciężkiej, czyli light heavyweight. Jest to waga do 175 funtów. Także wcześniej właśnie, tak jak mówisz, pracowałem nad siłą, nad budowaniem, wiesz, mięśni i kondycją, nie? Wiesz, przez tamten cały rok przepracowałem właśnie nad tymi elementami, czyli, wiesz, wytrzymałość, kondycja, no i wrzuciłem na siebie trochę kilogramów. A od tego roku tą pierwszą walkę po raz pierwszy właśnie nie będę przygotowywał się, nie przygotowywałem się pod kątem, wiesz, takim siłowym, a przygotowałem się bardziej pod kątem technicznym. Pracowałem dużo lewą ręką. No i co, można powiedzieć, że praktycznie pracowałem nad techniką i miałem dużo sparingów teraz do tej walki. Co sądzisz o walce Adamek Kliczko? Kimkolwiek oni są. Znaczy, wiem, kto to jest Adamek, a Kliczko niekoniecznie. Wiesz co, a Kliczko, wiesz, jest duży gabarytów, ma za sobą doświadczenie, jest mistrzem świata. Wiesz, boksował z najlepszymi zawodnikami na świecie. Adamek dopiero wchodzi do tej wagi ciężkiej, no ale pokazał, że ma czego szukać w wadze ciężkiej i, no i tak jak on sam mówi, że wiara czyni cuda. Także myślę, że jak będzie wierzył w swoją wygraną, on na pewno wierzy i zaboksuje z Kliczką mądrze, założy dla niego dobrą taktykę. Myślę, że ma duże szanse, żeby wygrać ten pojedynek. No ale wiesz, w wadze ciężkiej i w boksie jest wszystko możliwe, także i szczególnie w wadze ciężkiej, bo tam może zadawać po prostu jeden cios i może być po walce z jednej lub z drugiej strony. Także jak obstawiam tą walkę, z sercem jestem po prostu za Polakiem, za Tomkiem Adamkiem. A jakbym miał obstawiać to procentowo, myślę, że szanse są wyrównane, także myślę, że 60 do 40 na Kliczkę. Czy jesteś w jakiejś specjalnej diecie, mówiąc o przygotowaniach do najbliższej walki? Już powiedziałeś, że próbujesz, przytyłeś trochę. Czym się różni twoja dieta w momencie, kiedy pracowałeś nad mięśniami, a co teraz, kiedy pracujesz nad wagą? Co jesz? Jak wygląda twoje menu? Moje menu nie jest jakimś tam rygorystycznym, wiesz. Wiemy, że już menu. Na pewno wiemy, że lubisz pierogi, tak? Tak, to na pewno. A także, wiesz, staram się jeść dobre rzeczy, wiesz, dużo kurczaków, dużo białego mięsa, dużo mięsa czerwonego, ryżu, węglowodanów, czyli klusek. Także wiesz, szczerze mówiąc, nie odmawiam sobie jako takiego jedzenia, ale nie jem tam pewnych głupot, jak jakiś, nie piję jakiejś Coca-Coli, staram się przed walką, wiesz, nie jeść takich chipsów, wiesz, takich rzeczy, czy jakichś, wiesz, takich rzeczy, które są niepotrzebne po prostu, ale ogólnie, wiesz, dobre śniadanie, dużo jajek, wiesz, później na obiad jem na przykład jakąś pierś z kurczaka albo czerwone mięso z ryżem, jakąś surówkę, dużo owoców, a kolacja zawsze jakaś delikatna,
Nieraz zdarzy się, że zjem coś, wiesz, coś bardziej sytego na kolację, ale to wiesz, przy moim wieku i przy tym jak trenuję, to wiesz, dużo spalam kalorii i nie ma co takiego bardzo znaczenia dużego. Do tego pomagam sobie, wiesz, suplementami różnymi, jak wiesz, proteiny, witaminy, jakąś kreatynę, wiesz, czy glutaminę, wiesz, to są takie suplementy, które, czy aminokwasy, które jeżeli ćwiczysz profesjonalnie, uprawiasz sport jakikolwiek, musisz po prostu brać, nie?